jaja czy kostka. Więc nie chyba, że jednak cię wrzucimy jeszcze. Jagiellonów w czasach Zygmunta I oraz jego syna Zygmunta Augusta był niezwykle bogatym, zamożnym dworem i to bogactwo objawiało się w przepięknej modzie, która była obecna na tym dworze. Wówczas na dworze Jagiellonów krzyżowały się wpływy zarówno ze wschodu, jak i z zachodu czy z południa. Dworzanie mogli wybierać pomiędzy modą włoską, modą w stylu węgierskim, tak zwanym husarskim, bądź rodzimymi wersjami tej mody. Z zachowanych źródeł wiemy, że Jagiellonowie mieli dostęp do wyjątkowo ekskluzywnych tkanin, które wówczas produkowano we Włoszech. Sprowadzali na swój dwór wspaniałe aksamity przetykane złotymi nićmi, przepiękne jedwabne adamaszki, atłasy, również w przepięknych kolorach. W związku z tym to, kiedy dwór występował, kiedy król pojawiał się bądź królowa, to rzeczywiście ich ubrania były wyrazem ich najwyższego statusu i splendoru. Very grateful and thankful to Dr. Molenda because she makes me deepen even more into Italian fashion, because for this specific fashion exhibition I thought to realize some Florentine dresses from the half of the 16th century, so the highest moment about wealth and fashion in Florence. And it was even a greater pleasure because I discovered later that Mrs. Molenda and Nomina Rose would already have in mind to make a Florentine dress. And so having all together all these beautiful pieces in this beautiful context as in the Wawel Castle, it was really a pleasure. Muzyka przygotowana stylowo z Zamku Królewskiego na Wawelu lub kompozytorów, którzy współpracowali z Zamkiem Królewskim na Wawelu lub utwory, które tu były wykonywane. Warto też wspomnieć, że tu w najlepszym czasie podczas renesansu, czyli za panowania ostatnich dwóch Jagiellonów, funkcjonowało aż 5 kapel, z tego 3 królewskie. Wszędzie tam, gdzie dobrze się dzieje w kraju, tam rzeczywiście znakomicie ma się kultura, no i warto te rzeczy przywracać właśnie współczesnym, bo to jest nasze wspaniałe, niesamowite, wielowiekowe dziedzictwo. Żeby przygotować pokaz, wykorzystaliśmy ponad 250 metrów tkanin, w większości tkanin jedwabnych i około 1000 pereł, naturalnych pereł, różnego rodzaju dodatków, na przykład złotych blaszek, którymi na początku wieku XVI chętnie dekorowano ubiory, szczególnie w modzie włoskiej, sznurów, którymi także zdobiono i dekorowano ubiory, a także wykonywaliśmy piękne hafty, które były haftami emblematycznymi, czyli niosły specjalne, szczególne przesłanie. Thank you.
Thank you.